Witam Was serdecznie moi drodzy, nie ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Dzisiaj sobie krótko pomówimy o noweli sierpniowej, jednym z najważniejszych dokumentów Polski Międzywojennej, dlaczego ją podpisano, co zmieniała, jakie miała skutki. Zaczynamy. Nowela sierpniowa, jak sama nazwa wskazuje, została uchwalona w sierpniu 2026 roku, a dokładniej rzecz biorąc 2 sierpnia 2026. Była to nowela wprowadzająca korektę kilku zapisów Konstytucji Marcowej. W maju 2026 roku Piłsudski wraz z całym swoim, w zasadzie nazwijmy to sztabem, dokonali zamachu stanu. Obalili rząd, obalili prezydenta. Prezydent Wojciechowski stracił stanowisko. Stanowisko też stracił premier Wincenty Witos. Nowym prezydentem został Ignacy Mościcki, zaś premierem został Kazimierz Bartel. Od tego momentu, od zamachu majowego, notuje się właśnie rządy sanacji, zaś takim Podstawowym planem, jaki sanacja miała, to jest właśnie zmiana konstytucji, która miała być pisana pod Piłsudskiego, ale że nie mieli zbyt wiele czasu na razie, postawili na właśnie nowele. I nowela sierpniowa zmieniała sześć artykułów w Konstytucji Marcowej. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzała, to jest oprócz terminarza praca nad budżetem, Parlament stracił prawo do samorozwiązania, zaś prezydent dostał prawo do wydawania dekretów, czyli rozporządzeń mocą ustawy, ale musiał je przedłożyć do 14 dni Sejmowi i rozporządzenia te nie mogły wprowadzać zmian w konstytucji, ordynacji wyborczej, dokumentach międzynarodowych, traktatach międzynarodowych, które były ratyfikowane przez Sejm, w budżecie, w stanie liczebnym wojska i w kilku jeszcze innych kwestiach, ale miał prezydent właśnie prawo wydawać dekrety z mocą ustawy. Bardzo jeszcze jedna kwestia istotna. Wniosek o wotum zaufania nie mógł być głosowany na tym samym posiedzeniu, w którym go zgłoszono. Także to są te najważniejsze zmiany, które nowela wprowadzała. Wkrótce po przyjęciu noweli powołano nowy urząd, czyli tak zwanego Gisza, Główny Inspektorat Sił Zbrojnych i pierwszym inspektorem sił zbrojnych został właśnie Piłsudski. Najważniejsze co dotyczy głównego inspektora to fakt, że w razie wojny on był wodzem naczelnym. Także po raz kolejny Piłsudski skupił w swoich rękach władzę wojskową na wypadek wojny. Krótko podsumowując, nowela sierpniowa została uchwalona po to, by utrwalić w zasadzie zdobycze zamachu majowego, przygotowanie sanacji do przejęcia całości władzy i później też planów zmiany konstytucji. Na razie udało się wprowadzić tych kilka zapisów, natomiast jednocześnie rozpoczęły się prace w zasadzie nad zmianą całej konstytucji, ale o tym w innym materiale. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie, jak mnie znaleźć. Do usłyszenia. Cześć.